Witam wszystkich z rana. Dzisiaj chciałbym pokazać, jak wygląda moja robota wykonana jakiś rok temu na dzień dzisiejszy. Auto niestety troszkę mokre, bo w nocy padało, ale tam troszkę powycierałem te miejsca newralgiczne i najważniejsze, sami zobaczycie. A chcę właśnie w dzisiejszym filmiku Wam przedstawić taką fotorelację, ponieważ nie nagrywałem jeszcze wtedy filmików z roboty. Taką fotorelację, która będzie oczywiście po tym filmiku wprowadzającym, żebyście widzieli, co było robione, co i jak i tak dalej. No i właśnie zacznijmy może tutaj od pokazania, jak to na dzień dzisiejszy wygląda. Toczy się nadkola. Już nie patrzcie może, że brudne, ale bardziej chodzi mi o to właśnie, jak to wygląda w tym samochodzie, w tym konkretnym egzemplarzu. Oczywiście progi też, bo to jest drugie miejsce newralgiczne. O, i tutaj dochodzimy do takiej ciekawostki. Tu oczywiście to jest farba jeszcze. Jak mi troszkę tam się pobrudziło z tego względu, że malowałem właśnie w tym. Tutaj to jest jeszcze konserwacja, która wycieka z drzwi, jak była robiona, że tak powiem, we wszystkich profilach zamkniętych. No tutaj czasami jak jest ciepło, to troszkę tej konserwacji, że tak powiem, tak się poci specyficznie. A tutaj, jako ciekawostka, to jest system odwadniania tego nadkola w środku, ponieważ ten, kto tu rozbierał nadkole, tak, i robił generalnie to już kiedyś, te reparaturki, zresztą to nie jest tylko w tym jednym samochodzie, to wie, że tu po jakichś 10-15 latach użytkowania to się potrafi dosłownie do pełna gdzieś dotąd w środku nazbierać błota, syfu, liści i innego dziadostwa. Jak się otworzy te nadkole, to tutaj dosłownie jest do samej góry napełnione takim błotem, takim brudem, syfem, no i przez to tutaj bardzo często przerdzewiewa na wylot. Oczywiście u mnie też tutaj już były pierwsze oznaki korozji, ale jak ja to zrobiłem, to pokażę Wam w filmiku. Dodam tylko, że to jest ten kawałek, jest tutaj zrobiony wstawka, robiona własnoręcznie ze stali nierdzewnej, więc to generalnie, i oczywiście spawane nierdzewną elektrodą, także to generalnie jest no wieczne, to prawdopodobnie ta reparaturka przeżyje ten samochód. A to właśnie tutaj, co widzicie, no to, tak, tam jest oczywiście dziura, tutaj, to jest właśnie odpływ tej całej wody, która tutaj sobie cieknie po szybie, tam na podszybiu się zbiera, potem z podszybia się przelewa do wewnątrz tego nadkola i po nadkolu wewnątrz sobie spływa tutaj i wypływa tutaj. Dlatego to jest tak zrobione, ponieważ teraz tu nawet niewielkie liście, bądź jakieś brudy czy coś, mogą tutaj wypłynąć, a nawet jak jakiś liść się tam w środku zatrzyma, to mogę tutaj palca włożyć i po prostu go tam poruszać albo wężem z góry, bądź tu z dołu, wymyć ten brud. Dzięki temu tu gdzieś w środku nic nie zbiera, nie ma tam takiego błota charakterystycznego i przez to mniejsze, że tak powiem, narażenie na wilgoć i mniejsze narażenie na korozję. Tu jeszcze tylko pokażę z tej strony. Oczywiście próg był troszkę zabezpieczany najpierw przed lakierowaniem barankiem, zresztą widać taką strukturkę, prawda? Taką specyficzną, więc jest zabezpieczony tutaj też, to wszystko też. Tutaj tylko nadmienię jeszcze, że właśnie tu nie ma u mnie powgniatanego tego progu, jak w większości w tych samochodach. No ale dobrze, pokażę teraz tu jeszcze nadkole. Tutaj też troszeczkę barankiem, tylko ten rancik. O, pokażę jeszcze z drugiej strony. Oczywiście auto nic specjalnego, stary Seat Alhambra, ale to nie o to chodzi. Wiadomo, że Seat też zrobią więcej. O, tutaj też te nadkole. Troszkę oczywiście kropel deszczu, ale to nie o to chodzi na dzisiejszym filmiku. Tutaj też, o. Tu jest podobnie reparaturka rozwiązana jak z tamtej strony, też jest gdzieś dotąd wycięte, wstawione z nierdzewki, pospawane drutem nierdzewnym, wszystko TIG-iem. Także tak to wygląda. Później na zdjęciach pokażę właśnie, może te zdjęcia opiszę jeszcze. Tutaj też jest ten sam wypływ, też oczywiście w środku pusto, więc się nic nie zbiera, żaden szajs, syf. Tutaj dodatkowo uszczelniłem sobie gumą z zewnątrz i od wewnątrz, właśnie po to, żeby tutaj też między
tą blachą, a progiem się nic nie zbierało. Tutaj też oczywiście była wstawka robiona w progu, po progu już tutaj zaczynało brać. Też oczywiście z nierdzewki, też spawane nierdzewną elektrodą. Potem wszystko zamalowane, zakonserwowane. Pierwsza warstwa zewnętrzna to była farba epoksydowa, taka mocna farba, troszeczkę droższa od standardowego podkładu, ale też dużo lepiej trzyma, zresztą co widać na tych filmikach właśnie, że użytkowania samochodu rok czasu i wygląda to jak wygląda. Tu jeszcze pokażę też próg. Właśnie. Oczywiście tu od razu też widzicie dolną krawędź drzwi, którą troszkę, że tak powiem, zaprawki robiłem. Zaraz pokażę na masy, jak te zaprawki wyglądają. Maska też przydałoby się pomalować. Ale wygląda to tak. O. Tutaj z tyłu też ten rancik. Tutaj przeważnie rdzewieje, to jest taki błąd konstrukcyjny, ponieważ wszystkie błoto z koła dosłownie uderza w ten tu rancik i przez to od tego ranciku zaczyna rdzewieć. I jak tu zaczyna rdzewieć, to potem sukcesywnie coraz bardziej, no i to się powiększa, no i generalnie korozja zaczyna się tutaj osnąć, tak? I tutaj właśnie też nad kole. Czyli tutaj zero rdzy. Po prostu zero. No i tak to wygląda. Tu oczywiście lakierowane było na wtryski. Jak widać, nawet kamerka to widzi, że oczywiście jak dorabiali farbę, to tutaj jest delikatnie inny odcień, tu delikatnie inny, ale powiedzmy to auto ma już prawie 20 lat, więc tutaj aż tak mocno nie wnikam w to. Aczkolwiek jak zobaczycie z wierzchu, to jest estetycznie ładnie wszystko. Lakier ładnie się świeci, ładnie się odbija, więc naprawdę wygląda to dobrze. Tak samo z błotnikiem przednim, też widać różnicę w lakierze. Aczkolwiek, no mówię, jest to auto użytkowe i tak jak mówię, nie jest już najnowsze, no ale widać ten odcień, różnicę odcienia, choć powiem, że w kamerka widzi to bardziej, a w realu to widać mniej. To jest ciekawostka. No jeszcze pokażę jedno miejsce z tego samochodu, gdzie pewnie wszyscy znają, czyli tylną klapę. O, proszę bardzo. I tu się na chwilkę zatrzymam. Tu oczywiście przeważnie rdzewieje wkoło tego. Ale tu jak zobaczycie u mnie, to wszystko to jest smar, to jest zasmarowane taką konserwacją. To by można było umyć delikatnie benzynką ekstrakcyjną, bo to pod wpływem czasu jak na słońcu stoi, a że było kilka ciepłych dni, to ta konserwacja tak zaczyna się pocić i tak tu się tak wychodzi ta konserwacja z tej klapy ze środka i właśnie tutaj to tak widać, tak to się objawia, ale to wystarczy umyć benzynką, wystarczy przepolerować troszeczkę pastą i już tego nie ma, aczkolwiek mi to nie przeszkadza, ponieważ tutaj to dodatkowo konserwuje te połączenie między tą blachą a tą klamką w środku, przez co tu praktycznie ta korozja ma dużo mniejsze szanse. Oczywiście kiedyś ona tam powstanie, to wiadomo sprawa, ale na dzień dzisiejszy nie ma tej korozji. Tutaj zresztą jak widać żadnych prucli. Jest tylko ta czarna konserwacja, ale żadnych prucli, żadnych bombli, nic. I ta klapa z tyłu nie była jeszcze lakierowana. Tutaj jedynie co? To tylko był rożek, zaprawka robiona pędzelkiem, bo właśnie rożek zaczynał już rdzewieć, ale to po prostu jakieś uszkodzenie mechaniczne wcześniejsze było, ale zaprawkowane, no oczywiście tu w kamerce teraz widać, ale z daleka tego praktycznie nie widać. Tutaj też widać te specyficzne zapocenia z konserwacji, które też wystarczy dobrze umyć nawet wodą z płynem, czy tam jakimś mocniejszym detergentem i to ładnie się usuwa. I generalnie całość to wygląda tak, tej klapy. Tu oczywiście są gdzieniegdzie jakieś wgniotki eksploatacyjne, tak jak to. Tutaj zaraz, o tutaj właśnie widać, o jak się odbija, ale to mówię, tego nie ruszam, to szkoda na razie lakierować. Tutaj oczywiście, o jeszcze jako taka ciekawostka, tutaj w koło szyby oryginalnie powinna być uszczelka, tak? I pod tą uszczelką też często rdzewieje, zresztą pewnie też nieraz widzieliście, zwłaszcza właśnie tutaj na dole, to w różnych samochodach Volkswagena, ale ja tą uszczelkę po prostu wyrzuciłem. Bo swoją drogą wklejałem sobie z białych szyb na ciemne szyby oryginalne oczywiście, jakie występują w tych Szaranach, Alhambrach i Galaxy, Fordach. No i właśnie wklejałem tą szybę już bez tej uszczelki i powiem wam, że już chyba czwarty rok tak eksploatuję, nic się nie dzieje, żaden mróz tutaj nie zamarza, żaden lód, śnieg, nic się nie tworzy. A następna rzecz, że kiedyś samochody miały tu uszczeleczkę i ta uszczeleczka tutaj tarła delikatnie, aż przecierała na wylot tą farbę i przez to tutaj korodowało, tak? A teraz nowe samochody, praktycznie nikt już nie daje tu uszczelki, wszystkie szyby są bezpośrednio, tak? I naprawdę dla oszczędności wszystkie szyby są klejone bez żadnych uszczelek, tutaj dookoła takich maskownic i tak jak w ten sposób. Także u mnie też to funkcjonuje, się to sprawdza, jest to dobre rozwiązanie. A propos właśnie jakiegoś tego minusa, to pokażę wam właśnie tutaj. Tu jest też ta uszczelka, co prawda u mnie też nie korduje, aczkolwiek
już jak się ją tutaj odegnie, to widać to miejsce wytarte. Trzeba by ją zdemontować i tu polakierować, ale to jak będę miał czas, to to zrobię. Jeszcze nie jest to źle, ale już wymaga to pomyślenia o naprawie. Tutaj też oczywiście wszędzie ta konserwacja. Tutaj też wszędzie i tu wszędzie ta konserwacja. Widać właśnie jak ona tutaj, że tak powiem, pływa, czyli penetruje te wszystkie zgrzewy od środka, tą blachę od środka, ponieważ wiadomo, że to od środka zaczyna się korozja, chyba że jest uszkodzenie mechaniczne z wierzchu, to wtedy z wierzchu, ale generalnie wszystka korozja to zaczyna się od środka samochodu, zwłaszcza tam, gdzie są te blachy zgrzane i tam, powiedzmy, pracuje karoseria i one zawsze minimalne ruchy wykonują i tam pierwsze co zaczyna się korozja. Wiadomo, że w dolnych partiach samochodów, ponieważ tam on jest zawsze wilgotny od drogi, jak pada deszcz, to zawsze tam najpóźniej schnie i tak dalej. Tak samo maski, tak samo klapy i dolne krawędzie drzwi, zawsze te same zjawisko, ponieważ tutaj na przykład woda napada do tych drzwi i wiadomo, że tam na początku zawsze rdzewieją, bo tam zawsze mokro, wilgotno, a to są bardzo dobre warunki do rozwoju korozji. No nic, to taki filmik na dzisiaj. Zapraszam zatem do oglądania fotorelacji z konserwacji i, że tak powiem, tutaj robienia tych progów, tych tutaj reparaturek i tak dalej w tym samochodzie. Zaznaczam, że bardzo ciekawy materiał jest to. Naprawdę takie fajne, że tak powiem, ręczne roboty, takie z metalem, czy jak to się tam u nas nazywa, nie handwerkowe, tylko ślusarskie prace. Takie amatorskie, ślusarskie prace garażowe, ale filmik naprawdę, czy tam filmik, fotorelacja naprawdę warta obejrzenia. I zapraszam Was do później jeszcze. Czyli zapraszam. Tutaj widać dorabianie właśnie tej reparaturki ze stali nierdzewnej, w sensie z blachy nierdzewnej, spawane nierdzewną elektrodą. Tutaj właśnie te zdjęcia obrazują już dorobiony element przeze mnie ręcznie oczywiście, spawany TIG-iem i elektrodą nierdzewną. Tutaj prawa, lewa strona oczywiście. Tutaj próg pospawany, właśnie widać też nierdzewka. Tutaj już spawana ta reparaturka do błotnika przyspawana i przykręcona tam na dół i już zagumowane i pomalowane lakierem epoksydowym, w sensie podkładem epoksydowym. Tutaj już poszpachlowane i pomalowane podkładem takim zwykłym. Już pod bazę tym podkładem. Tutaj widać przód rozebrany. Tutaj przednia belka też tym podkładem epoksydowym pomalowana. Tutaj częściowo rozebrana komora silnika, bo musiałem się dostać tam do różnych elementów. Tutaj podwozie rozebrane generalnie, wszystko zdemontowane praktycznie. No, troszkę elementów zostało. Tutaj między innymi przewody do chłodnicy tylnej, do nagrzewnicy tylnej i butla z gazem też zostawiłem, ponieważ tam pod butlą było dosyć dobrze jeszcze. Reszta wszystko rozebrane, tutaj jeszcze przed myciem przygotowane do mycia. Generalnie i pokazane gdzieś tam rdzawki tutaj widać, takie podwoziowe typowe, chociaż i tak muszę powiedzieć, że jest bardzo dobrze. Tutaj z drugiej strony naprawiony ten próg. Tutaj ten próg też oczywiście zagumowany, wyczyszczona wszystka rdza. No tutaj wejście, podejście do zbiornika, o tutaj takie właśnie rdzewki widać też. Tutaj druga strona. Tutaj zdemontowane zawieszenie. To też element zawieszenia tylnego. Tutaj elemenciki polakierowane już takim specjalną farbą. Tutaj stara rura wydechowa, tutaj nowa rura wydechowa. Tutaj elementy też z podwozia, różne. Tutaj katalizator, Przedni zderzak. A to, co to jest, kto z Was zgadnie, to piszcie w komentarzach. Tutaj już ładnie wyczyszczone podwozie. Tutaj też pokazane właśnie, jak ładnie, bardzo dokładnie umyte. Oczywiście później w miejsce dzierdza to podkładem epoksydowym, tym takim specjalnym na rdze, takim chemicznym. Tutaj pomalowane już elementy zawieszenia. Ładnie, też specjalną taką farbą okrętową, przeciwsolną, dwuskładnikową. Tutaj tą samą farbą już po podkładzie epoksydowym pomalowane jeszcze dodatkowo właśnie całe podwozie. Tutaj przygotowanie do lakierowania elementów już. Tutaj nawet czujniki parkowania też polakierowałem w kolor nadwozia, żeby w przedni zderzak były ładnie w kolorze. No
No i tył też był rozebrany. Tutaj już o, złożone jest zawieszenie tylne. Tutaj już podwozie widać, jak jest podczas składania. Tutaj jak to wszystko ładnie wygląda. Takie nowe polakierowane elementy. Tutaj przednia część pojazdu pod spodem. Tutaj środek pojazdu pod spodem, już rura wydechowa. Tutaj już środek zaczynam składać, tak jak widać. I tu już przód złożony. Tutaj drugie zdjęcie przodu. No i dziękuję za wspólne obejrzenie. Jak zaciekawiliście się, tu jakoś właśnie jeszcze ciekawostkę, którą wcześniej zaznaczyłem. Zobaczcie, tutaj ten lakier od kamyków poobijany, tak? Jak to właśnie zaprawki porobione, tą maskę trzeba by też pomalować, ale też to w późniejszym terminie. Nie ma oczywiście tutaj jakiejś prucli czy coś, zresztą to widać po krawędziach, że ten lakier jest dosyć dobry, tylko jest na tyle miękki, że o, poobijał się od tych kamyków. Tu nawet zaczyna klar delikatnie schodzić, nie wiem dlaczego, ale to też właśnie wszystko od tych obić kamykowych, takich dużych z tych punktów, więc generalnie cała maska do malowania. I teraz jakby ktoś powiedział, jakby przed zmianingiem to powiedział, tu malowane, wszędzie malowane, dookoła malowane, czyli dookoła bity. Nie, nie dookoła bity, tylko po prostu jak się dba i te elementy wymagają polakierowania, no to trzeba to troszkę czasami naprawić, podrobić, tak? I teraz jak ja pomaluję tą klapę, to oczywiście każdy mądrala przyjdzie i powie, ale panie, tutaj bity, bo tu malowane, błotnik i błotnik malowany, panie, tutaj bity. Nie, nie, jest auto bite, jest auto całe było kupione, całe jezdne przyjechało na kołach i tak dalej. Także nie zawsze to oznacza, że auto jest powypadkowe, jak stare auto, tym bardziej ja uważam, że jeżeli stare auto ktoś dba, ktoś tam podlakierował czasami tą rdzę, to nawet chyba na plus. No chyba, że jest w dobrym stanie, no i wtedy widać, że jakieś tam rdzawki gdzieś wychodzą, no to ktoś sobie sam zrobi, to okej. To wtedy może tak być. No dobrze, no nic. To dziękuję za wspólne oglądanie. Jak się podobało, to lajkujcie, subskrybujcie kanał. Jak Wam się podoba, takie materiały się Wam podobają, to postaram się ich zrobić więcej troszeczkę. Może jakieś takie relacje z takich prac różnych czasami też mi tam wpadają, takie fuchy. No i zapraszam do oglądania ogólnie. Do komentarzy, o, komentujcie, co o tym sądzicie właśnie, czy Wam się podoba, czy nie. Także trzymajcie się, zawsze warto coś działać, robić, bo zawsze z tego są jakieś efekty. Proszę bardzo, duży efekt. W każdym razie, trzymajcie się, powodzenia we wszystkim, co robicie i cześć!